I zrobimy rekolekcję dla kapłanów. Będą codziennie 3 konferencje albo więcej. Ale Pani Julusia musi znaleźć 20 ludzi. Że przez te 3 dni, dzień i nocy, adoracja, modlitwa, wszystko za kapłanów polskich. A ja im palnę cały przegląd mszy świętej. Bo jak już któryś na to trafi i to przesłucha, to on się będzie przy ołtarzu zachował całkowicie inaczej. Pani Helusia jest pierwsza. Robisz Pani zapisy, to musimy nie, że przyjadę, daje ktoś słowo. Chcę mieć 20 ludzi, a przeprowadzę takie rekolekcje dla kapłanów ogólnopolskie. Agatka zrobi reklamę telewizyjna, będą po 3, Pani Helusiu, minimum konferencje. Jedna na mszy, 2 w ciągu dnia. Wtedy żadnej pracy, jesteśmy tu rano, wspólne modlitwy, brewiarze, to co kapłani mają i ja tu z Wami zrobię to samo. Bo skoro mamy termin, ja jestem gotowy, jest materiał, dzieci, wielkie ogólnonarodowe rekolekcje dla polskich kapłanów. Ale nie chcę być sam, chcę mieć 20 ludzi. Podaję termin, kiedy będą te rekolekcje. Wybaczcie, że mnie to czasami tak długo nie... Ale to, co dzisiaj przymedytowałem o mszy świętej dzieci, to trzeba jeszcze tłuc. Trzeba to wydać, powstanie to podężna kaseta, aby trafiać później do kapłanów. Rekolekcje za kapłanów mamy, moi drodzy, w sierpniu. One są po 15 sierpnia. Na pewno jest to 17, 18, 19 i 20. Przed południem 20. Znaczy 3 dni, bo my zamiast będą 3 ludzie na niedzielę, więc zaczniemy od rana 17, 18 i 19 sierpnia. Ogólnonarodowe polskie rekolekcje dla kapłanów, będą one o mszy świętej. Jeśli materiałów nie przerobię w tym sensie, będę widział, że to będą, Panie Lusiu, 4 konferencje. Więc proszę, aby Pani gdziekolwiek mogła zapisywała. Chcę mieć 20 ludzi, by nie być sam. Nie będzie kapłanów, będą ludzi, a my się będziemy za nich w ten sposób modlili. I nazwiemy to ogólnonarodowe rekolekcje do kapłanów.